Kolej jest jedną z najbardziej ekologicznych gałęzi transportu. Mimo to na cennych przyrodniczo terenach linie kolejowe mogą kolidować ze szlakami migracji zwierząt. W jaki sposób ogranicza się oddziaływanie linii kolejowej na ekosystem? Jak chronione są zwierzęta przed wtargnięciem pod koła przejeżdżającego pociągu? Zapraszamy w podróż po najbardziej zielonych liniach kolejowych w Polsce. Na trasie sprawdzimy, co to są akustyczne urządzenia ochrony zwierząt oraz jak zbudowany jest największy na sieci kolejowej przejście dla zwierząt. Takich obrazów nie widać z okien pociągu. Zdjęcia te wykonane są z kamer przemysłowych zamontowanych na linii Mińsk-Mazowiecki-Siedlce. Pozwalają w naturalnych warunkach podpatrzeć, jak zachowują się zwierzęta przy torach, również wtedy, gdy nadjeżdża pociąg. Chociaż oddziaływanie linii kolejowych na środowisko jest znacznie mniejsze niż dróg kołowych, to jednak zdarza się, że kolej negatywnie wpływa na ekosystem. W porównaniu z innymi środkami transportu, kolej charakteryzuje się znacznie mniejszym oddziaływaniem negatywnym na środowisko. Na przykład pociągi emitują o 30 razy mniej zanieczyszczeń niż transport kołowy oraz mają 10 razy mniejsze zużycie energii. Najpoważniejszym negatywnym wpływem linii kolejowych na środowisko jest tzw. efekt barierowy. Pojawia się on wtedy, gdy linie kolejowe, które biegną przez przyrodniczo cenne tereny, kolidują z korytarzami ekologicznymi i uniemożliwiają dzikim zwierzętom bezpieczną wędrówkę między siedliskami. Barierą ekologiczną kolei są przecięcia korytarzy i szlaków migracyjnych występujących gatunków zwierząt wokół linii kolejowych, szczególnie gdy występuje duży ruch pociągów na danej linii. Efekt barierowy jest usuwany poprzez budowę przejść dla zwierząt małych i dużych, dolne przejścia i górne oraz przepusty. Stosuje się wygrodzenia linii kolejowych oraz systemy ostrzegania przed nadjeżdżającym pociągiem. Aby zminimalizować ten efekt, na modernizowanych liniach budowane są różnego typu obiekty i urządzenia chroniące zwierzęta przed wtargnięciem na tory w czasie przejazdu pociągu. Patrząc na mapę linii kolejowych w Polsce nie widać ważnych korytarzy, szlaków migracyjnych, którymi zwierzęta przemieszczają się między swoimi siedliskami. W Polsce wyróżnia się 7 głównych takich korytarzy prowadzących przez przyrodniczo cenne tereny. Najważniejsze są dwa. Korytarz północny, biegnący m.in. przez Puszczę Augustowską, Dolinę Biebrzy, Bory Tucholskie i Bory Zielonogórskie oraz korytarz karpacki, ciągnący się od Bieszczad przez Beskid Sądecki po Beskid Śląski. Są one częścią większych ogólnoeuropejskich szlaków migracyjnych zwierząt. Sposobem na ograniczenie skutków przerywania korytarzy ekologicznych przez linie kolejowe jest budowanie przejść dla zwierząt. Mogą to być przejścia pod lub nad torami, a ich wielkość i kształt zależy od gatunku zwierząt, którym mają służyć. Wybór typu obiektów jest poprzedzany inwentaryzacją przyrodniczą. Jedna z pierwszych inwentaryzacji przyrodniczych została przeprowadzona przed rozpoczęciem modernizacji linii E20, biegnącej od Terespola na wschodniej granicy Polski przez Warszawę i Poznań po Kunowice na zachodniej granicy. Przedmiotem analiz był 15-kilometrowy odcinek między Rzepinem a Kunowicami, który niemal w całości przebiega przez Puszczę Rzepińską, czyli tereny w dużej mierze objęte programem Natura 2000. Inwentaryzacja przyrodnicza pozwoliła na określenie miejsc konfliktów między istniejącą linią a szlakami zwierząt. Na tej podstawie zaplanowano działania minimalizujące negatywny wpływ linii kolejowej na otoczenie przyrodnicze. Za konieczne uznano budowę 3 przejść dla dużych ssaków leśnych, w tym 2 przejść górnych w postaci zielonych mostów oraz jednego wiaduktu na nasypie, budowę 7 przejść dla ssaków średnich i małych, budowę ogrodzenia naprowadzającego na całym badanym odcinku linii. Obiekty te zostały postawione w miejscach wskazanych przez ekologów, tam gdzie zlokalizowano najbardziej uczęszczane przez zwierzęta szlaki. Obecnie analiza wpływu linii na środowisko jest przeprowadzana przy wszystkich największych inwestycjach kolejowych w Polsce. Czy budowane przejścia faktycznie ochraniają zwierzęta? W ramach modernizacji trasy Warszawa-Trójmiasto wykonano monitoring migracji zwierząt przez linię kolejową. Badaniem został objęty obszar w okolicy Iławy oraz Malborka. Określono tam lokalizację, wielkość i częstotliwość migracji przez tory. Sprawdzono, jak często dochodzi do kolizji zwierząt z pociągami. Największym przejściem dla zwierząt na polskiej sieci kolejowej jest wiadukt w Rzepinie. Znajduje się on na torach w korytarzu E20 biegnącym od Poznania do granicy państwa. Po to, by linia nie ograniczała migracji przez tory dużych ssaków leśnych, takich jak jelenie, sarny czy dziki. Wiadukt ma konstrukcję jednoprzęsłową. Jego szerokość w najwęższym miejscu wynosi aż 40 metrów, a wysokość sięga 7 metrów. Maksymalny kąt nachylenia powierzchni przejścia wynosi 10 stopni. Wokół obiektu postawiono specjalne ogrodzenia, które naprowadzają zwierzęta do przejścia. Mocno naprężona siatka ma 240 cm wysokości i sięga około 30 cm pod powierzchnię ziemi. Przejścia dla zwierząt mają wymiary dostosowane do wielkości zwierząt występujących w danym terenie, biorąc oczywiście pod uwagę tzw. współczynnik ciasnoty. Projektują je przyrodnicy, mający na względzie taki sposób usytuowania i zagospodarowania terenu przejścia danego, aby zwierzęta nie bały się przez nie przechodzić. Przy budowie obiektu zadbano też o odtworzenie naturalnego pokrycia terenu. Zabezpieczono je 80-centymetrową warstwą ziemi i obsadzono naturalną roślinnością. Co więcej, podczas budowy wiaduktu w Rzepinie udało się tak poprowadzić geometrię toru, aby zachować istniejący ciek wodny. Dzięki temu przejście wtapia się w krajobraz i stanowi naturalny element szlaku migracyjnego zwierząt. Wiadukt w Rzepinie jest jedną z największych tego typu konstrukcji na kolei nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Przejścia dla zwierząt nie są jedynym sposobem na ochronę zwierząt i zminimalizowanie efektu barierowego linii kolejowych. Najpierw słychać alarmujący głos sójki, potem ujadanie psów na polowaniu, a na koniec krzyk rannego zająca. Te dźwięki to nagranie emitowane przez urządzenie UOZ 1. Innowacyjne rozwiązanie, które ma odstraszyć zwierzęta od torów w czasie przejazdu pociągu. Nagranie wykorzystuje naturalne, występujące w przyrodzie odgłosy ostrzegawcze i odwołuje się do genetycznie zaprogramowanych u zwierząt mechanizmów lękowych. Dzięki temu, gdy nie ma ruchu pociągów, tory nie stanowią dla zwierząt zagrożenia czy ograniczenia. Urządzenia alarmujące umieszczone są w walcowatych kontenerach rozstawionych w odległości 70 metrów od siebie, dzięki czemu zapewniają skuteczne rozprzestrzenianie się dźwięków po całej okolicy. Nadajniki włączają się na około minutę przed przejazdem pociągu, a ostrzegawcza sekwencja trwa co najmniej 60 sekund i automatycznie dopasowuje się do prędkości pociągu. Cały system składa się z trzech, można powiedzieć, grup urządzeń. Grupa pierwsza to są urządzenia stojące przy torze kolejowym, to co Państwo widzicie z tyłu. Druga grupa to są takie kontenery czy szafy aparatowe, które są zamontowane przy torze. Wyglądają podobnie jak kontenery samoczynnej blokady liniowej i tam zawarta jest aparatura, która steruje działaniem tych urządzeń przytorowych, wydaje polecenia graj, nie graj, co graj, kiedy zacznij, kiedy skończ, o wtedy, tak mówiąc. Natomiast trzecia grupa urządzeń, najmniej liczna, to są urządzenia zamontowane na najbliższej stacji, czy mówiąc inaczej na najbliższym posterunku ruchu, gdzie z urządzeń stacyjnych sterowania ruchem kolejowym i z końcówki blokady samoczynnej dostajemy informacje o położeniach pociągów. Pierwsze akustyczne urządzenia ochrony zwierząt zostały zamontowane na sieci polskich linii kolejowych na trasie Siedlce-Mińsk Mazowiecki w 2005 roku. Na odcinku blisko 50 km postawiono łącznie 62 nadajniki. Czy emitowane nagranie faktycznie odstrasza zwierzęta od torów, gdy przejeżdża pociąg? Skuteczność tej metody zbadali eksperci ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nasze badania wykazały, że zwierzęta reagują ucieczką, ewentualnie wzmożoną czujnością na sygnały dźwiękowe emitowane przez UOZ. I taką reakcję zanotowaliśmy u większości zwierząt, w większości przypadków. I liczba kolizji na tych odcinkach, które są zabezpieczone UOZ-ami, była trzykrotnie mniejsza niż na odcinkach trasy, które nie były chronione. Testy odpłaszaczy polegały m.in. na monitoringu miejsc, przy których zamontowane były urządzenia. Obraz z kamer pozwolił na obserwację zachowania zwierząt w ich naturalnych warunkach. W większości przypadków zwierzęta reagują ucieczką na sygnały dźwiękowe emitowane przez UOZ, ewentualnie wzmożoną czujnością. Zdarzają się jednak sytuacje nieprzewidywalne, w których zwierzęta wkraczają na tory bezpośrednio przed przejazdem pociągu. Sarna, ratując życie, uciekając przed drapieżnikami, faktycznie może wbiec bezpośrednio pod pociąg, mimo tego, że urządzenia działają. W porównaniu do tradycyjnych metod zabezpieczania linii kolejowej przed zwierzętami, np. ogrodzeniami, akustyczne urządzenia odstraszające umożliwiają swobodne przemieszczanie się zwierząt przez tory. Odpłaszają je tylko wtedy, gdy przyjeżdża pociąg. UOZ-y nie tworzą, co ważne, efektu bariery. Mimo tego, że są one zamontowane na tej trasie Mińsk-Mazowiecki-Siedlce już od 5 lat, to zwierzęta cały czas regularnie wykorzystują okolice torowiska, jako miejsce do żerowania, miejsce do wędrówki. Tropienia pokazały również, że zwierzęta chętnie przekraczają tory, na przykład jeżeli przechodzą na drugą stronę w poszukiwaniu pokarmu. Zagęszczenie tropów na tych terenach, gdzie są zamontowane UOZ-y, nie było mniejsze, a wręcz było nawet wyższe niż na tych odcinkach, gdzie tych UOZ-ów nie było. Pokazaliśmy również, że UOZ-y nie mają negatywnego wpływu na ptaki. I tutaj porównując liczbę śpiewających samców na odcinkach, gdzie są zamontowane UOZ-y i na odcinkach kontrolnych, gdzie tych UOZ-ów nie ma, pokazaliśmy, że zarówno liczba gatunków, czyli bogactwo gatunkowe, jak i generalnie zagęszczenie śpiewających samców było podobne. Wpływ linii na ekosystem, przez który przebiega, jest minimalizowany również za pomocą ekranów akustycznych. Chronią one otoczenie przed emitowanym przez pociągi hałasem i drganiami. Są potrzebne szczególnie tam, gdzie linia kolejowa biegnie blisko zabudowań. Dlatego w ramach modernizacji odcinka z Warszawy do Łodzi zostanie zabudowane blisko 60 km ekranów, które skutecznie wyciszą hałas związany z przejazdem pociągów. Proekologiczne technologie zastosowano również przy torach między stacjami Warszawa Zachodnia i Warszawa Włochy. Tradycyjne bariery akustyczne zastąpiono konstrukcjami, które obsadzono naturalną roślinnością. Gdy pnącza wyrosną, trudno będzie poznać, czy ekrany to jeszcze element infrastruktury, czy już część zielonej architektury miasta. Wpływ linii kolejowych na ekosystem jest znacznie mniejszy niż w przypadku oddziaływania dróg. Kolej emituje do atmosfery mniej dwutlenku węgla, a hałas czy drgania są odczuwalne tylko w czasie przejazdu pociągu. Mimo to podejmowane są działania minimalizujące negatywne oddziaływanie, tak by transport szynowy był jeszcze bardziej przyjazny środowisku. Sposoby zabezpieczenia korytarzy migracyjnych zwierząt na liniach kolejowych są tego najlepszym przykładem.